W dzisiejszym odcinku z gry Minecraft możemy ze sobą łączyć różne przedmioty. Na przykład zwykły miecz połączmy sobie z fajerwerką. Jeżeli teraz zostawicie łapeczkę w górę, to dowiecie się, co z tego powstanie. 3, 2, 1, klikamy! Fajerwerkowy miecz. Moim zadaniem jest przejście gry przy pomocy itemów, które sam stworzę. Jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Subskrypcja jest totalnie za darmo, więc korzystaj. A teraz zaczynamy! Na samym początku, moi kochani, będę potrzebował taki oto nowy stół rzemieślniczy. Więc sobie go zbudujmy. Kłody przecięte, robimy szybciutko crafting, podstawowy kill off. Pek, pek. Kopiamy szybko kamyczek. Kill off kamienny, gitara. Lecimy do wioski, ubić jakiegoś kurczaka. I proszę bardzo, na horyzoncie jest wioseczka. Ciekawe, czy mają farmę z kurczakami. Świnie są, więc dobrze. Skrzyneczka, steel bootsy, łatwo. I mamy kurczaczki, o to chodzi. Pierwszy. Drugi. Ale gdzie jest kurczak? Gdzie jest kurczak z kurczaka? Dobra, mamy to. Okej, teraz piecyk. Deski, cegły, piecyk, crafting, kurczak. Mamy to! Kombajner! Wow! Połącz haczkę kamienną oraz roślinkę. Okej, zacznijmy może od roślinki. O! I proszę, mamy to. Sadzonka i mamy to! Niszczyciel drzew! Co? Wow! Zobaczmy, jak to działa, bo ponoć mocno. Uwaga! Bum! O kurde! Czy wy to widzieliście? Całe drzewo na hita! Ale wiksa! Pach! I całe drzewko na hita, ale to jest zarąbiste. Dobra, teraz potrzebujemy ogarnąć marchewkę i ziemniaka. O, jest tutaj grządka, zobacz, chłop nawet przy grządkach coś tutaj grzebie. I co my tutaj mamy? Będzie marchewka, jest karoten i jest i ziemniaczek. I o to chodzi. Idziemy teraz to skombajnować w jedność i zobaczymy, co nam to da. Cyk, cyk. Carrot potato, co jest? Możemy to jeść? Pewnie tak, ale na razie nie mogę. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest kamienny miecz oraz kamienny pickaxe. Ale ja to mam przecież. Ha! Co? Możesz upgrade'ować ten item. Stone pickaxe sword. Wow. Spójrzcie na to. Jaka wiksa. Ale zarąbisty. Czy ja mogę tym kopać i... kopać i rąbać i wszystko naraz i atakować? Ale trzad. Spójrzcie na to. Na kilka hitów cały budynek rozwalam. Wow. No i to mi się podoba. Taki Minecraft ja lubię. Teraz musimy ogarnąć pochodnie. Dobra, pochodnie już mamy. Oraz żelazo. Ale żeby żelazo ogarnąć, to trzeba pewnie iść na sam dół. Zobaczcie, jak to szybko kopie. Ale czad! Wow! Ale to jest zarąbiste. I on się w ogóle nie niszczy prawie. Co jest? Gdzie jest żelazo? Halo? Kurde, miecz mi się skończył. Najgorzej. Trzeba wracać na górę po kombajner, bo o nim totalnie zapomniałem. Gdzie ty jesteś, kombajner? Tutaj. Ja zawsze muszę cię nosić przy sobie. Mamy to. Może trafimy na diamenty i zrobimy diamentowy. To było niezłe. Boję się tak kopać trochę, że wpadnę w lawę i będzie przypał. Wow. O, jest i pierwszy oponent. Chodź tutaj, mordo. Padasz. Jest! Jest i iron w końcu! Ej, nawet go całkiem sporo spadło. Enderman. Dobra, na razie go nie bijmy. Pewnie się za chwileczkę przyda on nam po coś. Piecyk. Pyk. Iron. I lecimy z tematem. Dziena. No i teraz musimy dodać tak, pochodnie z sztabką, dobrze mówię, czy na odwrót? O, na odwrót! Steel torch! Co to takiego? Wow! Następnym zdaniem jest stworzenie Iron Boost plus Spider A. Okej, ale chyba butsy zrobimy? Czy starczy nam na buty? Tak. Buty mamy i Spider A, więc musimy zapolować na Spidera, ale pierw zobaczmy, co to jest za pochodnia. Co jest? Czy wy to widzicie? Nie gadaj, że mogę jeszcze ją zebrać. Nie wierzę, czy to jest nieskończona ilość surowców? Wow! I postawmy teraz pochodnie. Bum! Spójrzcie na to! Na nowo dużo ironu, miedzi, żelaza i wszystkiego w koło. Co jest? To jest coś pięknego. Kocham tą pochodnię. Dobra, nie ma na co czekać. Budujemy piece i przepalamy to wszystko. 42 rudy żelaza. To jest to. Ale po co, jak ja mam tyle bloków żelaza? Ale mnie porąbało chyba tutaj do końca. Dobra, więc tak. To sobie przerabiamy na sztabki. Będę miał cały ekwipunek żelazny. Ale bajer. Hełm jeszcze. Pyk. Okej. Spodnie. No i hełm. Właśnie, ja miałem w kombajnerze ulepszyć sobie swój sword. Czekajcie, czekajcie. Gdzie on jest? Tutaj, pyk. I dodam irona. Mamy to! Iron pick sword. Ale to będzie niezła rozgrywka. Zobaczmy, jak działa nowy sword. Zobaczcie, jaki on ma teraz wielki obszar ataku. Wow. Dobra, musimy ogarnąć diamenty. Które to piętro? 23. Trzeba zejść niżej. Żebym nie wpadł tylko do lawy.
żeby tak kopać i nie znaleźć. Dobra, schodzimy w takim razie jeszcze niżej. Spójrzcie, jak to kozacko wygląda! No i są! Są diamenciki! Czy będzie więcej? Chodź tutaj, maleńki! Wypad, 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 wypad. Jest! Jest diamencik i gdzieś był spider! Słyszałem! Kolejne 4! Co jest? 8! Ile ich? Coraz więcej diamentów! 9! Wiecie, co ja teraz robię, nie, widzowie? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć najlepszy pickaxe sword w Minecrafcie. Uwaga, tworzymy to specjalnie dla was, moi drodzy. Boom! Diamond pickaxe sword. Zobaczmy, jak to teraz działa. Boom! Ciach! Spójrzcie, jakie pole! Jednym kliknięciem tyle naraz otwieram. Boom! Gościu, 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 bo mnie zabijecie! Wy jesteście nienormalni? Wypad! Co jest? No, 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 no! Nie! No i padłem. Dobra, dobra, dobra. Hit, jedzonko jest, jest mój kombajner, moje itemki. Wow, 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 wow! Odejść! Tym razem się nie dam zabić. Gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny? Nara! Leszcze. Dobra. Jest! Nara! Dobra, mamy to. Udało mi się odzyskać moje rzeczy podstawowe. Git, git, git. To mi niepotrzebne. Jeszcze tylko kombajner. Jest! Na środku. Nice. Dobra, widzowie. Jazda z nimi. Ogarnijmy więcej diamentów. Oj, o to chodzi, o to chodzi! Będą zbroje. Mamy na crafting. Klasa. Jest i pochodnia. Wszystko jest, więc jest zarąbiście, widzowie. Chestplate, please. Thank you. Buty sobie zrobimy diamentowe też. Mieliśmy zrobić żelazne buty z okiem. I co mamy? Spider boots? Teraz możesz chodzić jak Spider-Man? Co? Nie gadajcie, że będę się wspinał po ścianach, bo nie wytrzymam. Po co ja robiłem te diamentowe buty? Uwaga. Pyk. Spójrzcie na to! Trzymam się ściany! Ale jestem teraz totalnym szefem. Teraz każdy pająk może mi skoczyć. Serio. Teraz potrzebujemy stworzyć tarczę oraz netherrack zdobyć. Czyli musimy udać się do netheru. No nieźle. Diamenty! I o to chodzi. Chodźcie, chodźcie do tatusia. Przydacie się. Kolejne! Co jest? Ale to jest zarąbiste. Mamy tarczę. Jest się czym bronić. Jest czym atakować. Potrzebujemy ogarnąć obsydian. Czy jak ja puszczę tutaj wodę i to wszystko zmieni się obsydian właśnie tak jak w tamtym miejscu, to będę mógł to zebrać po prostu sobie jednym kliknięciem? Tak! Co jest? To jest najłatwiejszy sposób na stworzenie portalu! Ej, jak wejdę do netheru, później będę mógł tak samo ten portal wziąć ze sobą. Ale czat, jednym kliknięciem wystarczyło to zrobić. Wow! Pyk, pyk. Mamy to. Odpalamy i wbijamy. No i dobra. Portal teraz, moi drodzy, zabieramy ze sobą. Znajdźmy sobie teraz bezpieczne jakieś miejsce. Spieszmy netherrack. Kombajner. Tarcza oraz netherrack. Mamy to! Lava shield! Co jest? Kolejnym zdaniem jest iron sword i blaze rod. Okej, czyli lecimy na blazy. Albo mi się wydaje... Jest! Jest! Tak, tak, tak! Mamy to, mamy to! To czekaj, jak zeskakuje. Fall damage'a nie ma. Pach! Pach! Jest gitara. Dobra, hop, 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 hop. Są za mną? O, ty wariacie! No to chodź. Strzał. Nie ma co po tobie zbierać. Wypadł blaze rod? Nie wypadł. Najgorzej. Dobra. Potrzebujemy więcej blaze'ów. Dawaj blaze roda. Leszczu. Dawaj roda. Dawaj roda. Dobra. Dał roda. Rozwalamy. Dobra. Leży. Dobra, jest i pałka. Biorę. Mamy to. Okej. Okay. Iron sword oraz blaze rod. Wow. Blaze blade. Co? Kolejną rzeczą jest iron chestplate plus ender pearl. Dobra, zbieramy to. I co mogę nim robić? Naciśnij shift i prawy przycisk myszy, aby aktywować ognisty lot? Co? Wow! I co, normalnie fruwam? Co jest? Ale ten miecz jest zarąbisty! Ciekawe, jak długo trwa ten efekt. Czekaj. 5 sekund jeszcze! Ląduj, 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 ląduj! Dobra, to jest zarąbiste, ale musimy teraz robić wypad stąd. Najlepiej do zwykłego świata ogarnąć endermany. Czy my przypadkiem akurat mamy jeszcze noc? Oczywiście, że tak, ale jesteśmy... O kurde. Na środku niczego. Odpalamy loty i lecimy. Woohoo! Poszli! I to mi się podoba. O, jest jakaś wysepka. Siema, Creeper. Chcesz się bić? Gościu. A właśnie, chciałem coś przetestować. Właśnie jak ja daję tarczę. Patrzcie, podpalają się. Jestem najlepszy. Mam zarąbistą tarczę. Nic mi nie możecie zrobić. Nara. Jeszcze was z Blade Sworda. Ciach, na hita. Jest z przodu Enderman i kilka zombiaków.
Kilka? Kilkanaście, ja pierdzielę. Co jest z wami? Nara. Chcesz się bić? Gruby? Chodź, potrzebuję perły z ciebie, jakbyś nie wiedział. Chodź się podpal. No, ha! Łatwo z tobą. O kurde, tarcza mi się skończyła. Dobra, leży. Wypadła, jest! Perła, mamy to. Crafting. Musimy zrobić chest plate, tak? I iron pearl. Co? Ender chest plate. Naciśnij C, aby się teleportować. Wow, kolejne to jest diament plus ender eye. Okej. Okay. Zabieramy nasze rzeczy. Pyk. Dobra, przetestujmy ten teleport. Bum! Co jest? Jesteśmy na dachu? Ciach! Nie no, jestem teraz najlepszym graczem Minecraft. Moi kochani, mogę się teleportować, latać. Spójrzcie na to. Teleportujemy się, gdzie chcemy. I jeszcze chodzimy po ścianach. Ja pierdzielę, niesamowita sprawa. Wow! Coś pięknego. Dobra, musimy wrócić znowu do Netheru, bo brakuje mi Blaze Roda. XD. Ty, mordo, odejdź. Gdzie są te blazy, które tutaj były? Jest, 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 blazik. Jak do niego dojść? Jak do niego dojść? Czekaj. Pyk, pyk. Wow! Was tutaj jest troszeczkę więcej! Dobra. Lecimy z tym. Zjedzmy sobie coś. Leży. Leży. Wypadło. Woo, woo. Jest Blaze Rod. No to nara! I do portalu. Ender perła z tym. Diamencik z okiem Endera. Wow! End teleporter, dzięki któremu będziemy się teleportowali. Co jest? Dobra, przetestujmy go. Co ja zrobiłem? Jestem u smoka od razu? Co? Przesadziłem. No dobra, trzeba jakoś go pokonać, tylko w jaki sposób? Gdzie mam jakiś... Czekaj, coś dostałem! Rocket launcher! Co to jest? Boję się z tego strzelać, serio. To jest niczym kusza, ale strzela z rakiet! Wow! Dobra, to jest kozackie. Coś mi się wydaje, że będzie easy peasy ze smokiem. Dobra, lecimy z nim. Ale ja jestem chory. Mamy przecież latanie. Let's go! Let's go! Lecimy i pum! W jedną wieżę i pum! W drugą wieżę i pum! W trzecią wieżę! Cio! I smok też dostaje? Też dostaje! Zobaczcie! Ja go wykończę w ten sposób! Nie! Ale zarąbisty! Ja przecież mogę chodzić po ścianach, fruwać! Nie no, ten mod jest przekozacki. Jeżeli wam się podoba taki mod i chcecie więcej tego typu modów, zostawcie łapeczkę w górę. Na pewno coś dla was znajdę i nagram kolejny odcinek. No i jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie Rocket Launcher to totalny szef. Boom! Idzie smoczek. O ty kurde wariacie, chcesz się ze mną bić? Przecież nie ma ze mną szans najmniejszych. Ciekawe, czy dostaje spory damage. Dobra. Wow! No! Dosyć, dosyć! Całkiem nieźle! Jak na taki rocket launcher. Czy ja mogę strzelać na szybko? Nie da się szybciej tym strzelać, a szkoda. Odpalamy latanie i lecimy z nim, nie? Ostro. Chodź, smoczek. Już mi nie uciekniesz, wariacie. Łatwo! Stop! Boom! Wow! Strzelił mnie! Dobra, masz szczęście, skończyło mi się latanko, wariacik. Kolejny. Jeszcze jeden hit i leży! Nara, moi kochani! Nara z tym smokiem! Jak widzicie, udało nam się przejść grę. Zarąbista modyfikacja. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się. Elo!